stoję przed nowo wybudowaną dzwonnicą, zwaną dzwonki Matki Bożej. Jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień, bo gromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowe dzwony poddawane ku czci Matki Bożej i podziękować Bogu za to, że pokierował tym dziełem, przysłał ofiarodawców i wspierał i błogosławił w powstawaniu tej budowli. Dzwony mają ścisły związek z życiem ludu Bożego i gdzie godnie na czas modlitwy gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych. Przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem cząstkę Kościoła albo poszczególnych wiernych. Te nasze dzwonki mają charakter chwaleń, uwielbiania Matki Bożej. Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi i wzywałeś do zjednoczenia z Tobą. Pouczyłeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze Mojżeszowi poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami dla zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać dzwony spiżowe, aby wzywały Twój lud na modlitwę. Błogosław, Panie, te 18 dzwonków oddawanych dzisiaj ku czci Twojej ukochanej i naszej Matki. Niech te dzwony z tym tonem przypominają światu, że jesteś Bogiem żywym, który żyje i króluje. Niech przypominają, że to miejsce jest oddane niepokalane. Niech wszyscy, którzy te dzwony usłyszą, wzruszeni radością swoich serc, podniosą się do Matki Bożej. Niech doświadczają, Panie, Twojej obecności, żeś Bóg żywy i prawdziwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.